nie będzie czasu, serdecznie witamy w Galerii Sztuki Strefa Działa Kultury Społecznej. Na samym początku, zanim przedstawię dzisiaj zaproszony gości związany z wystawą, chciałbym pochwalić się, że wydaliśmy za tamten rok katalog z działalności galerii. W związku z tym bardzo się cieszymy i niedługo na pewno ten katalog również ukaże się w formie elektronicznej. Będziemy mogli go oglądać jakby wszyscy. Ze względu na nakład może nie jesteśmy w stanie wszystkich wręczać, ale zachęcamy do lektury, która będzie możliwa do przeglądnięcia. Pozwolę sobie w tym razie się zabrać. Natomiast dzisiaj chciałbym jeszcze wspomnieć przede wszystkim o jednej bardzo istotnej rzeczy. Udało nam się zrealizować taki projekt, który oprócz zaproszonych gości, jak zwykle w naszej galerii, mamy wystawę studentów, którzy są związani z projektem, który tutaj zaistniał pomiędzy Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych a Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koordynatorem projektu był pan doktor habilitowany Marek Jamrozy, profesor UJW, który jest panu, jak i z naszej strony nad wszystkim czuwała pani Kasia Stryszewska-Piniarz, doktor Adium z ramienia jakby naszego wydziału oraz pan profesor Jacek Zimek. Z powodów, jakby to powiedzieć, dość krótkiego czasu udało się coś zrealizować, co jest wyjątkowym jakby zamysłem, jak i też kreatywnym podejściem studentów do tego typu działania. Z naszej strony brało udział około 12 studentów, a ze strony UJ-u 3 osoby, 3 studentów. W ramach projektu również na terenie Obserwatorium. Odbył się wykład astrofotografii pani Karoliny Jarosiś, tutaj mamy ofertę. Te wszystkie rzeczy nie byliśmy w stanie pokazać jakby w takiej formie, w jakiej załóżmy moglibyśmy zrobić. Natomiast mamy tu monitor towarzyszący jakby wystawie i na nim są zaprezentowane również prace pani Jarosiś, jak i owszem inne rzeczy i cenne informacje, które są z tym związane. Ale może o wszystkim nie będę mówił, tylko poproszę panią Katarzynę o wszystkie rozwinięcie tematu. Dziękuję. 26-25 kwietnia mieliśmy okazję gościć na terenie Obserwatorium Astronomicznego UJW-u wraz z profesorem Jackiem Jędrą i grupą studentów, gdzie odbyły się warsztaty artystyczno-naukowe dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz. Była to uczelniana współpraca, myślę, że ciekawa ze względu na podobny sposób myślenia, jeśli chodzi o obserwacje, gdzie istotą poznania jest właśnie obserwacja. Prezentowane prace są pewną próbą interpretacji architektury, którą zostaliśmy dzisiaj na tym obserwatorium. Mieliśmy okazję zwiedzić właśnie i poznać historię fortów z Hala, że tam studenci na ten temat nam opowiedzieli. Również wszystkie prace, które powstały, były inspirowane remontami aparaturom astronomicznym czy obserwatoryjną. Także myślę, że był to na pewno dobry czas dla studentów. Byliście poza mury pracowni do przestrzeni przyrodniczej. Już sam dojazd tam, to jest Bielanka, 10 km od centrum Krakowa, myślę, że był niezwykłą przygodą dla studentów. Bardzo dziękuję za zaproszenie profesorowi na panią Rodzą. Pani Karolinie, to wykład bardzo interesujący o fotografii. Szczególnie dziękuję też za przygotowanie wystawy Pomoc doktorowi Tomaszowi Wesołowi, a za całe opracowanie graficzne doktorowi Katarzynie. A Państwa zapraszam. Tak. Tak, zapraszamy serdecznie. Tam jest nieco taki stół, proszę być swobodny, jeżeli mamy panu.
Dziękuję bardzo.